to jest galeria plenerowa profesora Mariana Koniecznego, zbiór rzeźb, które ustawione są tutaj właśnie w ogrodzie, koło pracowni profesora, gdzie tworzył, jest jeszcze dom obok, w którym mieszkał i żył. Natomiast rzeźby w ogrodzie są to rzeźby, które nie są w takiej przestrzeni publicznej, tak? One nie istnieją poza tym ogrodem. To jest dopiero jakby pierwszy krok do takiego muzeum, które można będzie nazwać tak w pełni prawnym muzeum. Tym pierwszym krokiem jest właśnie wejście do ogrodu, na razie tylko tyle. Mamy stronę internetową, gdzie będzie można się umawiać grupowo. Tu możemy obejrzeć prace indywidualne z cyklu Macierzyństwo. Są dwie takie prace tutaj. Możemy obejrzeć jedną z prac z cyklu Dedali i Kar. Możemy obejrzeć portrety, autoportret profesora, fragmenty pomnika Grunwaldzkiego, jak na przykład książę Witold, to jest ta pierwsza figura, która stoi na froncie cokoła. Głowę Jagieły. Niektórzy mówią, że jest to jakby autoportret mojego ojca. No jest tu też jego autoportret. Można porównać, czy to jest prawda, czy nie. Jest też parę rzeźb takich pomnikowych, które są projektami do pomników, jak na przykład Warneńczyk. Miał ten pomnik stanąć w Warnie, ale ta koncepcja nie doszła do skutku. Jest jeszcze jedna rzeźba jeszcze z bardzo dawnego okresu, z okresu studiów. To jest stary atleta. Mój ojciec był tytanem pracy. To ile pomników jest, ile to i rozmiar tych pomników, ale też i ilość po prostu niemalże zapiera dech.